Wpadaj na Discorda, pierwszy link w opisie. Tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów, jak chcecie tam znaleźć, to zostawcie sobie. Lelo, ja jestem Sopkan, no i widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku Zaceniania Serwerów Nenta, no i dzisiaj znajdujemy się na Stories RPG. No i do wyboru mamy takie spalne jak Sanfiero, Przechos SF, Posiadłość, no i Szkołę Jazdy. Wybierzmy sobie po prostu Szkołę Jazdy, myślę, że będzie to jak najlepszy spawn na początek. Twoje premium konto ważne do końca w chuj bardzo długo, więc mamy również darmowe premium, okej, no i zdawanie mamy tutaj w tym miejscu, no dobra, no i pys. Czyli kurwa, pewnie kolejny pseudon, bo tam pisało, że wysokie zarobki i podmianki, więc to raczej będzie jakiś kolejny, kurwa, nie wiem, Sanfiero RPG, w sumie dużo zasobów mi się tutaj zbytnio jakoś nie pobierało. No w sumie się nie dziwię, bo jak widzę kolejne ocenianie poziom w tym samym miejscu Safedy, to... Raczej nie inaczej, kurwa, że... No nie, naprawdę, to co odcinek jest to samo. Ja nie wiem, co jest za sens zrobienia tych ocenień. Bo to no nie ma tu nic, to wygląda serwery, wygląda jak gówno totalne, ale okej. Przewodnik, informacje, premium, czyli to jest kolejny jakiś taki typowy pseudo pewnie pod... To jest przerobione po prostu PSRPG, parę innych funkcji po prostu wyjebali, a zostawili tylko pojazdy i tak dalej. Ale jest to dalej PSRPG i widzę, że tutaj coś z pysa. Po prostu mamy chyba tylko inny licznik. Forum obecnie brak, no okej. Okay. Aha, i pomyślcie, zdałem egzamin z prawa jazdy, gratulacje. Dobra, tutaj mamy te pojazdy jakieś. Są niby te podmianki, ale to tak o. Tu jakiś chłop napierdala w miejscu jakąś kurwa BM-ką. No i rozgrywka oczywiście w Sanfiero, bo gdzie by inaczej. No i tutaj mamy znowu tego ludka. Nie wiem, czy oni kradną od siebie te paczki, czy to jest po prostu z innego serwera, bo taka paczka już kurwa jest chyba trzecie chyba ocenianie pod rząd bez kitu. No nic tu nie ma, no. No i tutaj mamy odbieranie pojazdu w tym miejscu, no tragedia, tragedia. Ten chat premium to też, ja nie muszę próbować być dorosły, bo już jestem dorosły. O, chłopco zdanie złożył, ja pierdolę. No bez kitu, ziomeczko, ty jesteś na pewno dorosły. Nawet Passat chodzi za 270 milionów, więc kurwa najdroższy. Najdroższy Passat na świecie, kurwa. Najdroższy Passat na świecie. To chyba clickbaitik, co? Co myślicie? A jakże ustawiłem taki na bank. Najdroższy Passat na świecie i chuj. Nie no, clickbait dobry. Ja pierdolę. Najdroższy Passat na świecie za 270 milionów. To tam będziecie sobie kupić u Kopinia jakiegoś, czy chuj wie, jak się to nikt czyta. No i w tym miejscu mamy mapowanie przechowalni, no okej, okay, no okej. Okay. No nie, no jest to zwykły typowy serwer, żeby sobie kurwa, nie wiem, nie wiem. Ja nie lubię grać w takich serwerach osobiście. Kurwa, że szybko się tak zarabiał, to takie ni w pizdy, ni w oko, nie wiem, pogracie 2 godziny i teoretycznie już macie już wszystko, co chcecie, więc to takie, o. To jest głównie serwer do podwalania sobie, nie wiem, wjeżdżania wszystko, co na normalnym serwerze byście dostali zakaz prowadzenia pojazdu, to tutaj możecie robić wszystko. Tutaj podjeżdżamy sobie i po lewo mamy pracę Street View, nawet jej jeszcze nie widzę, ale zapewne jest to praca Street View, tak? Ja pierdolę. Te paczki to kurwa już na pamięć tam z tego, co widzę, gdzie chcę. Tutaj mamy przebieralnię, więc też raczej nic szczególnego nie będzie, zwykła przebieralnia z PSRPG. Tutaj jakieś akcje odgrywają strażaki, no w porządku. Już pewnie przyjechali zgasić ten randomowy pożar, ta już tam gasi. No i tutaj ten mechanik, który jest po prostu zwykłym. Tu mafę, zatrzymaj swój pojazd, inaczej masz wyrok ulicy, skurwielu. O jest. Tu mafia, kurwa, wyrok ulicy, ja pierdolę. Ja tak na poważnie ci ludzie piszą, czy co, bo ja nie rozumiem. Ja pierdolę, cringe. O chuj, mafia, kurwa, prawo ulicy, skurwielu. Ja pierdolę. Ja to już bez kitu przestałem wierzyć, co się dzieje na tych, kurwa, serwerach tam, to jest taka porażka, że ty chuj. Prawo ulicy, skurwielu, z 10 błędami w jednym zdaniu. To niezłe prawo ulicy. Ja ci pierdolę, prawo ulicy i chuj. Nie, nie, dobra, to ci gangsterzy na RPG to jest kurwa naprawdę, to jest naprawdę kurwa porażka, ludzie. Ja ten serwer to jest jedna wielka kpina, ale ci gracze na nim to w ogóle. Nie wiem, ja pierdolę. To dopiero odpierdolił teraz akcyjkę i chuj. To prawo ulicy, kurwa, zatrzymaj pojazd, bo prawo ulicy się dopierdoli, gościu, tak o. To następny jakiś chłop coś jedzie za mną i na mikrofonie coś gada. Co kurwa gada, ja mam dźwięki z MTA, gościu zbugowane, pewnie jedzie. A, Sapka, pozdrów mnie. Ja kurwa, nie pozdrowię cię. Okej, tu mamy, zobaczmy, czy to jest PSRPG, czy z czego jest to stacja, ale ona jest chyba z PSRPG, tak? Ta, ona jest z PSRPG, po tym otwieraniu się można to łatwo dostrzec. No a ten dalej będzie za mną jeździł jakiś chłop, no w porządku. Pozdrawiam. No inaczej by nie jeździł, jakby nie był, nie wiem, na długą Sopkę napisane, tak gdzie przynajmniej wydaje, żeby nie jeździł za randomową melką. Więc
coś tam pewnie chce i coś tam nawija, tak, pozdrowię cię pewnie. Tak, to jestem ja. Odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania, tylko że odpowiedź usłyszę, że tyle na filmie, jeżeli go teraz ogląda. Nie no, tu nic nie ma, tak szczerze, jakiegoś ciekawego. Jest to po prostu PSRPG i kilka innych paczek, jest to serwer wysokich zarobków. Gracze grają, więc jak chcecie, to sobie możecie wbić i poodpierdalać, czy coś tego typu, nie wiem. Mi osobiście się takie serwery nie podobają, ale jak komuś się podobają, to jak najbardziej możecie tutaj sobie wpaść. Nie wiem, jak chcecie to grać, czy co tamkolwiek robić tym serwerem. Okej, tutaj mamy ten salon po prostu. Nie, no to nie ma sensu jeździć, kurwa. No jak tutaj nic nie ma, to po chuj ja będę jeździł jak kretyn wokół tej potem sanfiery, jak tutaj nic nie ma, no nie? A ten jedzie i włącza ten mikrofon. No goście, ja nie mam tego... dźwięków z gry, bo po co mi te dźwięki z gry, żeby was słuchać bez kitu, ale widzę tutaj, że się mi pojawiałem. Dobra, no i w tym miejscu mamy giełdę jak na kurwa prawie każdym serwerze, więc niby w porządku, niby okej. No nie wiem, no kurwa tragedia, no. Ale temu możemy dać, no nie wiem, tutaj coś przynajmniej wygląda to na jako tako pozmieniane, ten debil mnie staranował. No i w sumie to w tym odcinku będzie na tyle. Jeżeli wam przecinek spodobał, to napiszcie, jaki serial miał być następny. No i widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek z kolejnym odcinkiem, więc z wami Sobkan, trzymajcie wszyscy. A w sumie tam mówiłem już o cenę, że to 1 na 10 mówiłem. No więc trzymajcie wszyscy, do następnego, yo!